czas na naszego kolejnego mówcę. Optymista. Mówca inspiracyjno-motywacyjny. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Pisarz, autor książek dla dzieci. Prowadzi szkolenia obejmujące sztukę przemawiania, prowadzenia głosu i przekazu emocji w interpretacji przemówień oraz nawiązywanie relacji ze słuchaczami. Twórca programu warsztatowego Wyobraź świat dziecku, w którym w latach 2013-2014 uczestniczyło ponad 6,5 tysiąca uczestników i słuchaczy. Jednocześnie członek Toastmasters. Bo może, bo chce się dzielić. Jak pokonać lwa? Prawdy i mity o scenie. O postawie scenicznej i ramach zachowań, czyli jak nie nadepnąć słuchaczom na odcisk. O emocjach w przekazie i sile improwizacji. Głos. Broń masowego rażenia. Michał Zawadka. Scena. Nie taki diabeł straszny. I to chyba główny powód, dla którego warto zrezygnować z teatru. Człowiek jeszcze nic nie powie, a już dostaje brawa. A w teatrze 2 godziny trzeba się nagadać. W październiku 2003 roku przygotowywałem się do premiery spektaklu Opętaniec w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Na próby przedpremierowe zaprosiłem mojego brata. Przyjechał, gości wprowadzaliśmy od strony sceny, od kulis. Mówię, chodź, tam na proscenium jest wejście. Przeszliśmy, niestety wejście było zamknięte. Mówię, chodź, przejdziemy przez scenę. Idę, mówię, tutaj masz scenografię, tam są kostiumy ułożone do szybkich przebiórek, tutaj jest stanowisko oddźwięku. Obejrzałem się i ku memu zdziwieniu mówiłem do siebie. Mój brat stał na brzegu sceny i nie wiem, jak to się stało do dzisiaj, wiele lat wcześniej Edward Munch namalował jego portret wtedy. Ja mówię, chodź, tam są schody, przejdziemy przez scenę. A nie ma innej drogi? Co jest w scenie, że działa na większość z nas jak zaklinacz koni? Przede wszystkim to, że wszystko dzieje się na żywo. Toastmaster ma 3 domy. Jeden ten, do którego wracacie po imprezie. Pierwszy. Drugi to nasz klub i spotkania, a przeważnie nie zawsze ku radości drugiej połówki w domu, często staje się pierwszym. I scena, gdzie Toastmaster powinien czuć się swobodnie, wygodnie jak w fotelu i być pewny siebie, rozwijać swoją pasję. Bo scena dla Toastmastera jest jak dom. Co się dzieje z nami, że nieważne, czy mamy przed sobą icebreakera, czy kończymy kolejny podręcznik mów profesjonalnych, storytelling, czy mów humorystycznych. Co się dzieje, że zawsze przed mówieniem mamy niektórzy nogi z waty, niektórzy serce w rytmie dzięcioła próbują powstrzymać, a inni zaczynają ferię specyficznych tylko dla siebie gestów, przechadzeń, niby uspokajających. Jest to trema, strach, naturalny, nabyty od dziecka, kwestią taką, że scena od zawsze była czymś odciętym. Ale nie musi być teatralna, może jej w ogóle nie być, ale jest to syndrom też psychologiczny, ten, gdzie wyrwani nagle do odpowiedzi. W szkole czuliśmy strach przed oceną. Marek VII dzisiaj mówił o tym na otwarciu. Czym różni się estrada? Że tam wychodzi człowiek, a nie aktor. I tym jest właśnie scena. Potocznie. Toastmasterowa. Nie musi jej być. Może być to walne zgromadzenie, zebranie rodzinne, czy właśnie mowa klubowa. Trema. Jak mówił Elvis Presley, nie trzeba się jej wstydzić. Powiedział, kiedy ja pierwszy raz wyszedłem przed publiczność. Nogi w połowie,
trzęsły mi się ze zdenerwowania, a w połowie, bo nadążały za rytmem. I dobrze na tym wyszedłem. Trzeba ją zaakceptować i sukcesem przekuć w koncentrację. Co zrobić, żeby scena była dźwignią Toastmastera, jego przyjacielem, jego wsparciem? Żeby czuł się jak w domu, bo scena dla Toastmastera jest jak dom. Chciałem dzisiaj wam przedstawić trzy części, które budują całość naszej obecności na scenie. Zapewne każda z nich nadawałaby się na oddzielny wykład, ale chciałbym poruszyć główne kwestie. Będą to postawy na scenie, emocje i, tak jak było przedstawione w tytule, głos, broń naszego masowego rażenia. Postawy. Jak pewnie dobrze wiecie i sami zaobserwowaliście, każdy z nas zachowuje się inaczej w różnej sytuacji. Choć jesteśmy tym samym osobnikiem, z tej samej galaktyki cały czas, to inaczej zachowujemy się na imprezie, w pracy, w szkole. To jest determinanta, która pomaga nam i tego nie trzeba się bać na scenie. Kiedy mamy do przemawiania wybrane miejsce, czy klub, czy walne zgromadzenie, czy scenę na konferencji, wiemy, jakich założeń musimy użyć, żeby zbudować naszą postawę dla naszej obrony i co od razu pomoże wam zbudować relacje z odbiorcą. Musicie wiedzieć, że to samo miejsce wymaga tego samego, co od was, od słuchacza. I przybranie odpowiedniej formy przemówienia będzie od razu początkiem dobrej relacji. Pewnie gdybym przyszedł dzisiaj tutaj do was, wywalił sobie leżak, otworzył jakiegoś drinka i zaczął gadać, część by stwierdziła, no wariat. Ale gdybyśmy nasze gwiezdne TLI przenieśli na piękną plażę i wszyscy byśmy siedzieli na tych leżakach, pomimo zachowanej treści, byłoby to już do przyjęcia. Ważne też jest, jaką ramę nałożymy na nasze przemówienie. Bo tą samą treść możemy powiedzieć, jak dobrze wiecie, w formie mowy humorystycznej, czy mowy inspiracyjnej, czy kiedy będziemy kogoś przekonywać do czegoś. I to nam pozwala na dużą tolerancję tego, jak będziemy się zachowywać w tej mowie. Kiedy mówiłbym akurat mowę humorystyczną, jedna z anegdot kończyłaby się oczywiście po dobrym wstępie, tym, że nazwałbym kogoś głupim. Pewnie zakończyłoby się to śmiechem, ale kiedy powiedziałbym to na zebraniu, bądź polityk do polityka, mogłoby się skończyć to urazą i pewnie zaczątkiem agresji. Przygotowując się do mów, określając grupę, do której będziemy mówić, pamiętajmy też o urazie, którą może wykonać nasze nieprzygotowanie ze względu na obszar, w którym będziemy mówić, geograficzny, mentalność grupy, zachowania, religijność. Żebyśmy nie przygotowali super dowcipu, wejdziemy na salę, będzie dowcip o obżarstwie, a tam będziemy mówić do klubu kwadransowego grubasa. Obawiam się, że to nie przejdzie. Bardzo ważnym zachowaniem na scenie, budującym waszą postawę, która przyciągnie do was odbiorcę, waszego słuchacza, jest kierunek mówienia. Są dwa sposoby. Można mówić do kogoś i komuś. Dla mówcy, który chce osiągnąć skupienie swojego słuchacza, ważne jest, żeby mówić komuś. To jest taka różnica, kiedy przyszłabyś do mnie do biura, ja bym siedział i proszę, mówię do ciebie. Ale kiedy zmienię postawę i będę mówił do tobie, całkowicie inny jest odbiór. Też podświadomie, ale zmienia się głos, bo on wtedy jest cieplejszy. Przekazuje głębszą myśl, którą chcecie wypowiedzieć. Kiedy mówicie komuś, do kogoś, to jest takie trochę aroganckie. Sprawdźcie to, kiedy będziecie rozmawiać przez telefon.
Nikt nie zauważy zmiany, ale na pewno ją usłyszy. W mówieniu komuś ważne jest, żeby poza postawą mówić do swojej publiczności i używać tego skierowania swojej mowy również w słowach. Używać sformułowań, na pewno wyciągniecie z tego coś dla siebie. Wyciągniecie z tego coś dobrego. Zaowocuje to wam dobrym materiałem. Zwracajcie się do grupy, z którą jesteście połączeni, a nie per ty, nauczysz się, będziesz miał i całkowicie ten kierunek się zmieni. Pamiętam, jeżeli chodzi o mówienie komuś, taką anegdotę podczas prób do spektaklu Władza w Teatrze Narodowym. Jan Englert, który reżyserował i przygotowywał ten spektakl, opowiadał historię z egzaminów. Kiedy rozentuzjazmowany student skończył jakąś etiudę i mówi: fajnie było? Usłyszał od Jana Englerta, mówi: zejdź z siebie i zajmij się widzem. Ważne jest, żeby czuć się dobrze, ale to nie my, mówcy, jesteśmy w mowach najważniejsi. Ważne jest to, żeby dostosować nasz przekaz tak, żeby dzisiaj, żebyście to wy dobrze się poczuli, wynieśli coś z tego, stwierdzili: tak, to jest dla mnie przydatne. Chcę z tego skorzystać. A jeżeli zbudujemy my jako mówcy barierę taką, że ja będę królem, rządzę tu, skorzystam z Elvisa, bo rządzę. Publiczność automatycznie w sobie zbuduje barierę. Nie wykorzysta tego, a wy nie nawiążecie relacji. Jest szacunek w mówieniu komuś, zwłaszcza ze sceny, co przekłada się właśnie na relację, jaką budujemy od początku do końca. Pytanie, jak to zrobić? Mój znajomy ze Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, Simon Dziak-Czekan, w stopce swojego maila ma: ten najmądrzej mówi, który najuważniej słucha. Ważne jest oczywiście, żeby słuchać publiczności, ale mówiąc do niej, bardzo ważne jest słuchać samego siebie. Powstaje różnica mówienia z pamięci i mówienia na pamięć. Pewnie słyszeliście o takim powiedzeniu, że klepie na pamięć. Co to oznacza? Klepać na pamięć? Czy ktoś czuje różnicę? Klepać na pamięć, a mówić z pamięci. Klepać na pamięć to wasza treść. Kiedy klepiecie na pamięć, nie będzie miała żadnej treści. Nie będzie miała podziałów logicznych. Nie będzie miała pauz, nie będzie miała rytmu. Straci swoją logikę. Bo mówiąc z pamięci, musimy siebie słuchać, żeby przepuścić to przez siebie. Przyszła mi do głowy taka moja historia. Kilka lat temu, po wyjściu z kościoła, podszedł do mnie pewien człowiek i mówi: skąd ty jesteś? Mówi: modlisz się w ogóle w inny sposób, mówi, inne rzeczy mówisz. A ja mówię: mówię to samo, tylko nie pilnuję rytmu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, po trzy wyrazy. Słucham tego, co mówię i pilnuję też interpunkcji. Jeżeli chodzi o rytm wypowiedzi i to, co nadaje, jest takie powiedzenie, że kondycję serca lekarz rozpozna potętnie. A po czym rozpoznać mówcę? Po oczach. Oczy w postawie na scenie są bardzo ważne. Nie należy nimi błądzić. Też wiele razy słyszałem przez 15 lat na scenie, że należy patrzeć do ostatnich rzędów. Często ich nie widać, zwłaszcza kiedy w ogóle jest ciemno, a macie tylko spot, odmachuje. Ważne jest, żeby daną frazę skupić na odbiorcy. Patrząc, przeszywając go swoją myślą, kiedy trzymacie wzrok na konkretnej osobie, ci dookoła chcą pozyskać wasze skupienie. Wasza interakcja z publicznością staje się dużo większa.
Wasza treść staje się bardziej zrozumiana. Wasze mocne punkty przemowy będą silniejsze. No i co ważne, wydacie się bardziej inteligentni. Nawiązując relacje, wszyscy wiedzą, że bardzo ważną kwestię ma cała mowa ciała. William Shakespeare napisał w Hamlecie: dostosuj słowa do akcji, a akcje do słów. Wyważenie tego jest bardzo ważne. Oczywiście 70% naszego poznania ze sceny jest kwestią niewerbalną. Przynajmniej tak mówią, pewnie zbadali to w Stanach Zjednoczonych. Czy się zgadzamy? Pewnie zależy, kto mówi i jak pokazuje. Ale kwestia jest taka, żeby w postawach scenicznych dopasować do siebie to, co pokazujecie, do tego, co mówicie. A to uda się wtedy, dacie radę zrobić to wtedy, kiedy będziecie się słuchać. Kiedy mówimy na zebraniu, na klubowym spotkaniu, przemówieniu do 20, 30, 40 osób. Kiedy wyliczamy coś, możemy użyć palcy blisko siebie. Ale jakbym zaczął wyliczać tutaj ekspresji i zrozumienia i widoczności tego, i lepszego kontaktu doda, kiedy będziemy mówić po pierwsze, po drugie, po trzecie. A nie tutaj pierwszy, drugi, trzeci. Ktoś pomyśli, no muchę go odgania. Dostosujcie słowa do akcji, a akcje do słów. Bardzo ważna rzecz. Fajnie, że dzisiaj jest tutaj niska, nawet mógłbym za niej mówić. Ale jest mównica. Unikajcie tego. Nawet kiedy macie ławki na spotkaniach klubowych, wyjdźcie przed nią. Politycy, ci, którzy przemawiają oficjalnie. Teraz jest fajny sposób, bo są mównice albo na jednej nodze, że i tak widać, co tam się dzieje. Nie zawsze jest to dobrze dla mówiącego. Widziałem pana, który stał za mównicą i co chwilę... A tutaj nie, on poważny, ale zapomniał, że miał mównicę na nodze. Ale chodzi o to, że mównica jak okop. Publiczność nie jest wrogiem, a wy chowacie się za mównicą, 70% ciała i marionetka. Ważne jest, żeby też starać się przygotować na tyle, żeby nie używać kartek. One też budują granice. Kiedy mówimy bez kartek, oczywiście jest to dozwolone. Kiedy przemawiamy jakieś, mówimy o rzeczach technicznych, choć polityk, który cytuje ilości z głowy, jest bardziej wiarygodny. To samo robi właśnie brak kartek, jeżeli ich nie używamy. Kiedy mówimy, dzielimy się czymś z głowy, od razu jesteśmy odbierani, no, ekspert jeszcze do tego patrzy, co czyni go inteligentnym. No to jest w ogóle super. To sprawia, że zaczynamy czuć się na scenie jak w domu, a scena dla Toastmastera jest jak dom. Następnie, co z tym chodzeniem? To zależy też od charyzmy mówcy. Powiem wam, że nie pamiętam, kiedy tak dużo stałem w jednym miejscu. Ze względu na to, że wywodzę się z teatru musicalowego, to na tej scenie, jak już byłem, to się działo. I to muszę bardzo mocno ograniczać sobie. Ale unikajcie chodzenia poziomego. Dlaczego? To jest taka rzecz kulturowa u nas. Kiedybyśmy byli w Bułgarii, mogłoby być inaczej. Czy ktoś wie? Jak wam się wydaje? Nie. Zafundujemy naszym odbiorcom rozgrywkę na Wimbledonie. I będzie... I co byśmy nie mówili, to będzie na nie. Unikajcie tego. No i w końcu, kiedy damy radę zbudować relacje i pojawią się brawa. Jeżeli pojawią się brawa, to pozwólmy im wybrzmieć. Dzisiaj już tutaj słyszałem, mogę wytknąć. Mogę o przykład, wiem, że nie zasłużyłem, ale i wtedy będę do was mówił i wszystko będzie fajnie, bo wszystko przekazujecie na tym. Bo ja wam mówię teraz bardzo ważne rzeczy. Poczuliście, o co chodzi?
Jeżeli już mówca zasłuży na brawa, to nawiązuje się dialog z odbiorcą, ze słuchaczem. Pozwólcie im wybrzmieć, skincie lekko głową, uśmiechnijcie się, nawiążecie rozmowę. Słuchacz, który bije brawo, a w trakcie tego mówca kontynuuje swoją genialną wypowiedź, czuje się nieszanowany. Wtedy więcej już wam nie będzie klaskał. A poza tym wasza treść, może najważniejszy punkt programu, nie dotrze do nich, nie dotrze do was, bądź od was do mnie. Jeszcze wrócę na chwilę do mowy ciała ogólnej. Na czym się też skupiać? Pewnie większość, może każdy z was, jeżeli nie na żywo, to w kanale National Geographic widział zaklinacza węży i kobrę, która tańczy. Widzieliście? Ale wiecie, o co chodzi. Jest sobie zaklinacz węży i kobra z worka wychodzi i zaczyna tańczyć. Dlaczego kobra tańczy? Gra? Czy faktycznie dlatego to kobra tańczy, bo flet gra? Jest ruch instrumentu. Wyobraźcie sobie, kiedy przemawiacie, że wasza publiczność to stado miłych węży. A wasze dłonie są jak flet. Wasze dłonie przyciągają, gesty przyciągają wzrok. W tańcu mówi się nieważny dół, ważna góra. W mówieniu często, kiedy zaszalejemy niezgodnie z tym, co mówimy rękoma i będziemy mówić o czymś ważnym i spokojnym, a będziemy poprawiać mankiet, jak zaklinacz węży, rozproszymy swojego słuchacza. Nic nam z tego nie wyjdzie. Chociażbyśmy mówili, chociażbyśmy się oświadczali podczas drogi przebytej, którą słyszeliśmy tutaj do Zakopanego. Jeżeli będziemy coś robić w tym czasie przy rękach, nie dotrze. Ale opanowaliśmy już tremę, weszliśmy na tą scenę, nawiązaliśmy ten kontakt. Proszone czy nieproszone dostaliśmy brawa. No i czujemy, że nie. Nie zażera, kolokwialnie mówiąc. Co jest w postawie scenicznej takiego? Jedna rzecz, która sprawi, że jednak ten przekaz, ten icebreaker z publicznością, mówca kontra stado węży, zostanie przełamany. Jedna postawa na scenie, jedna rzecz w tym, jak się zachowujemy. No bardzo ładnie. Niezależnie od tego, jak bardzo byśmy zapomnieli treści, jak bardzo chciało nam się pić, jak bardzo byśmy czuli, że nie trafiliśmy z tematem. Kiedy się uśmiechniemy, sami sobie naprawdę zrobimy dobrze. Relaks, endorfinka, chwila odprężenia i zobaczcie, każdy z was się teraz uśmiechnął. Od razu czuję, że jest dobrze, przynajmniej z uśmiechem. Pozwoli nam to poczuć relację i zacząć działać emocjonalnie. A wszystkie te postawy, kiedy połączymy, sprawią, że będziemy czuć się jak w fotelu na scenie, jak w domu, bo scena dla Toastmastera jest jak dom. Poruszyłem emocje. Drugą rzecz, którą chciałem poruszyć w postawach. Co jest z tymi emocjami? Czy ich używać, czy nie używać? Jak wam się wydaje? Używać. Jest takie powiedzenie, że jeszcze nikt nigdy niczego nie sprzedał nikomu, zanudzając go na śmierć. Kiedy będziemy mówić, że to jest bardzo ważne i wszystko będziemy mówić w ten sam sposób i w ogóle tego nie oddzielać i wszystko będzie na tym samym pułapie i bez emocji, chociaż chciałbym wam opowiedzieć, jak super rzecz stała wtedy, kiedy wygrałem w Totolotka, bo było naprawdę super i pojechałem na super wakacje. Co prawda wtedy niechcący potrąciłem psa, ale na szczęście to był pies sąsiada. Będzie to nijakie, oczywiście, ale jak używać emocji? Używajcie gradacji. Emocje nie mają tylko skrajnych rzeczy. Jeżeli mówimy o czymś wesołym, nie musimy wyrywać sobie wnętrzności, że było wow, zwłaszcza kiedy zdajemy raport z pomalowania ilości sztachet w płocie.
dostosowywać emocje do naszego przekazu. Kiedy to się stanie? W jaki sposób? Właśnie wtedy, kiedy będziecie siebie słuchać. Mówca musi siebie słuchać. Bo wtedy będziecie przeżywać to jeszcze raz. Sami przez, dzięki oczom wyobraźni. Będziecie widzieć to na żywo, w momencie, kiedy to się dzieje. Wtedy zadziała inspiracja, bo sprzedacie wiarę swoją. Jeżeli odbiorca poczuje, że wy wierzycie w to, co się dzieje, że bardzo ważne jest to, co wczoraj wam się przydarzyło, że dzięki temu wygraliście los w życiu. Albo jeżeli sytuacja, którą wczoraj przeżyliście, była bardzo smutna, bo straciliście kogoś bliskiego. Kiedy wyobrazicie to sobie mówiąc, bo będziecie siebie słyszeć. To, co Marek VII powiedział. Prawdziwe łzy na scenie to łzy widza. Ale to jest dzięki emocjom. A one powstaną właśnie wtedy, kiedy będziecie siebie słuchać. Gradacja i dopasowanie emocji. Też słownictwem. Nie zabijajmy sobie emocji. Jeżeli coś było dobre, to dobre, a nie całkiem dobre. Albo prawdopodobnie. Albo ciekawe było, albo prawdopodobnie zrealizowane. Nie zrealizowane. Emocjonalne w przekazie też są czasowniki. Mają ogromną moc też w gestykulacji. Są idealnym punktem do tego, żeby pokazać, że coś się wydarzyło. I wtedy zaciekawić publiczność. Nie wiem, czy to jest ciekawy temat, mnie też dotyczy, że w czarny czwartek kurs franka wystrzelił w górę. Czasowniki są idealnym miejscem do gestykulowania. I one są też emocjonalne. Uczucie radości, skakania. One są do tego, żeby nadać emocji waszym przemówieniom. Korzystajcie z obdarowania czasownikami. Bo dzięki temu, że są żywe, a ich słuchacie, dacie to wszystko sobie od siebie właśnie odbiorcy. Emocje, postawa, interakcja. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy mówcę z publicznością. Jaka? Bardzo ważna. Broń masowego rażenia. Punkt trzeci. Głos. Mam przyjemność słyszeć. Może pan to powtórzyć? Dzisiaj jest większość tutaj płci brzydkiej, do której również należę, więc pewnie się to rzadko zdarzy. Ale jeżeli mam sprawę do załatwienia w banku, to moja żona nie dzwoni. Mówi, dzień dobry, proszę pani, mam taką sprawę. Głos jest ogromnym narzędziem. Ale to nie tylko to, czy ktoś brzmi tak, czy inaczej. Czy kogoś zapowiedzą, że z głosem dźwięcznym jak dzwon. A może ktoś wyjdzie i powie cicho. Na głos składa się bardzo wiele rzeczy. I one kolektywnie, jako synergia, dopiero działają jak broń masowego rażenia. Bo bycie toastmasterem, żeby poczuć się na scenie jak w domu, bo scena dla toastmastera jest jak dom, ważne jest, żeby ćwiczyć każdego dnia. Nie macie mowy? Gadajcie jeżdżąc w samochodzie. Róbcie przeróżne rzeczy, do których zaraz przejdziemy. Są też różne sztuczki, które miałem przyjemność poznać w teatrze. Dzięki czemu, mam nadzieję, bez mikrofonu też bym był słyszalny. Kwestia jest taka. Tempo. Tempo mówienia bardzo mocno wpływa na interakcję z publicznością. Kiedy mówimy za wolno, mam wrażenie, że czasami mówię, chyba że to jest kwestia regeneracji przed 70, bo niektórzy dzisiaj. Ale oczywiście nie zawsze trafia się do wszystkich. Tempo właściwe. Czym jest tempo właściwe? Obliczono, że 120-150 słów to jest komfort, jaki średnio wypowiadamy. Oczywiście są tacy mówcy jak historycznie Fitzgerald Kennedy, który mówił 220 słów, jest uważany dzisiaj za jednego z najlepszych mówców w historii. Ale tego nie próbujmy, bo przeważnie skończy się to bełkotem. To też kwestia oczywiście jeszcze płynności języka, jaki wykorzystujemy.
lepiej też mówić szybciej niż za wolno, bo dynamika w tempie mówienia buduje w odbiorcy relację charyzmatycznego mówcy. Poprawia naszą charyzmę, bo jesteśmy dynamiczni, mówimy szybciej, konkretniej i więcej zdążymy przekazać. A może szybciej skończymy, co też jest ważne dla publiczności. Tempo. Pilnujmy tempa. Jest głośność. Jak uzyskać głośność mówienia? Nie wiem, czy wielu z was, bo nie z każdym rozmawiałem, nie każdego z was słyszałem, jak przemawia. Ale często sami czujemy, że mamy problem z dotarciem daleko. Dzisiaj na wykładach, na których miałem przyjemność być i słuchać kolegów Toastmasterów i koleżanki Toastmasterki, padało czasami można głośniej. Nie wszyscy byli tak fajnie wyposażeni, że dostali na te parę minut mikrofon. Przy dużej ilości ludzi głos wycisza się i osiada. Często w teatrze trzeba na nowo ustawiać dźwięk, żeby docierał tak samo po wypełnieniu ludźmi. Co robić, żebyśmy byli słyszalni? Kiedy zaczynacie mówić, wyobraźcie sobie, że wgryzacie się w duże jabłko. Zamknijcie teraz oczy i wyobraźcie sobie moment, kiedy gryziecie duże jabłko. I zatrzymajcie się w tym punkcie za każdym razem, kiedy zaczynacie mówić. Wtedy wasze gardło otworzy się, będzie otwarta tuba i głos od razu uderzy. Widziałem, pracując na scenie, oczy jak wąż. Ale dziękuję. No i gratuluję sprawności, tak szybko, tu, tam. Kiedy wgryzacie się w jabłko, w wyobraźni, zaczynacie mówić w tym momencie. Głos jest od razu otwarty. Nie ma czegoś takiego, że zaczynacie mówić z gardła ściśniętego i mówicie: dzień dobry państwu, będę... I ktoś... Głos, jak to się mówi, heblami do góry podniósł. Pamiętajcie o tym zawsze od razu. Pierwsze słowa czasami są najważniejsze. Dotrą do odbiorcy, kiedy będziecie myśleć, mówić z góry. No i teraz kwestia, gdzie kierować nasz głos. Do rzędu na początku. No nie, bo wszyscy, jakbym był łysy, to by mogli w lotki grać. Zwłaszcza, kiedy jest amfiteatralne ustawienie widowni. Niektórzy mówią do ostatniego rzędu. Moim zdaniem, wypracowanym na moim doświadczeniu, to też za mało. I połączenie wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że wasz głos przeskakuje dużo dalej. Nawet jeżeli mówicie w rozmowie na zebraniu. Nie mówcie na koniec stołu. Wyobraźcie sobie, że wgryzacie się w to jabłko, wtedy będziecie od razu płynnie słyszeni. Tak, będzie głośno od razu. Powiem inaczej dla tych, którzy nie rozumieją bełkotu. Oraz przeskoczycie dźwiękiem. Dzięki temu to jest tak dobrze poćwiczyć sobie, kiedy jedziecie samochodem, bo jak na ulicy zaczniecie ćwiczyć, pomyślą sobie, no nie do końca z tym gościem, a później przeczytają mówca. Ale poćwiczyć sobie tak, jakbyście wołali echo w lesie. Wyobraźcie sobie ścianę lasu i nie, że dźwięk się musi odbić od tego. Przeskoczcie go i weźcie ho! Przeskoczycie i głos niezależnie pobiegnie daleko. Ton głosu. Czy ton głosu jest ważny? To nie jest barwa, którą mamy przypisaną, ale ton głosu jest bardzo ważny. Kiedy oznajmiamy coś, a często się dzieje tak w mowach, bo jak pytamy, to już tak sobie układamy mowę, żeby nikt nam tutaj nic nie pomieszał, że zadajemy pytanie retoryczne. Ale kiedy oznajmiamy coś w naszych mowach, ściszajcie, mówcie niżej to, co jest na końcu zdania. Sprawi to, że wszystko, co będzie najważniejsze i istnieje na końcu zdania, będzie lepiej przykuwało uwagę. Jeżeli oznajmiamy, na końcu zdań ściszamy. Bo jeżeli będziemy mówić bardzo ważne rzeczy i zakończymy zdanie wysokim tonem, to każdy powie, no koleś nie wie, o co chodzi. Nie wiem, czy on mnie pyta, czy on mi mówi. Bo przecież wysoki ton to rzecz przypisana do zadawania pytań. Barwa głosu. Niektórzy mówią, a ja mam taką barwę.
Często barwy swojej nie doceniamy, bo nie ćwiczymy. Jak poznać w ogóle tę właściwą? Barwa głosu. Zaraz powiem, jakie aspekty ma barwa głosu jeszcze na scenie. Czasami zacinająca się, czasami chrypiąca. Ale jak poznać barwę swoją głosu? Ktoś mówi, ja nie wiem, jaką mam barwę. Zacznij ziewać. I kiedy głośno zaczniesz ziewać, na końcu wybrzmienia ziewania powiedz na przykład dobry wieczór. To będzie najbardziej wasza naturalna barwa. Dobry wieczór. Poznacie naturalny rejestr waszej barwy. I dzięki temu nie będziecie musieli szukać, czy nisko, czy wysoko. Oczywiście to pomoże wam się poczuć na scenie jak w fotelu, jak w domu, bo scena dla Toastmastera jest jak dom. Jeszcze jest brzmienie naszego głosu, naszego instrumentu, czyli dykcja. To nie to, że przychodzę na spotkanie Toastmaster, ja akurat chodzę jak mogę w poniedziałki, w środy i wtedy mówię. Jeszcze jak nie mam mowy przygotowanej, to może się wyrwę do gorących pytań. I ćwiczę moją dykcję. Nie. Ćwiczcie, przygotowujcie aparat. Jeżeli go nastroimy, bo będziemy ładnie ćwiczyć dykcję, to będziecie dobrze brzmiącym instrumentem. Jak to robić? Przygotowujcie zawsze głos. Nawet rozciągając, rozgrzewając struny. Jest bardzo proste. Jeżeli nie ma na co innego czasu, to rozgrzejcie struny bezdźwięcznie, chuchając sobie na rękę. Poczujecie gorące, mokre powietrze. To samo czują wasze struny. Na wakacjach są. Możecie mówić bardzo długo. A jeżeli zaczniecie mówić od razu, to zedrzecie się szybko i zaczynacie się zacinać. Ale na to też jest sposób. Jeżeli mówicie i was zacina, skierujcie głos do ostatnich rzędów i skupcie się na nich. Wtedy droga, jaką macie do przebycia głosem, podświadomie pozbawi was jąkania się, oczywiście nie tego nabytego fizjologicznie, z powodu na przykład strachu w dzieciństwie. No i kiedy to wszystko zsumujemy, rozgrzejemy już. Nie wstydźcie się, ja jeżdżę samochodem, jak jadę na jakieś spotkanie i... dzień dobry panu na światłach. Rozgrzewajcie, nagryzajcie język, żeby był wprawny, żeby nie było problemem, że wracała wrona na wrotkach od gawrona. Ćwiczcie, wyszukujcie sobie jakieś śmieszne rzeczy, rozgrzewajcie aparat mowy. To jest narzędzie mówcy. To jest pudło rezonansowe, które ma zabrzmieć właśnie tak, jak wy pracujecie pomiędzy spotkaniami, żeby to było zrozumiane. A wtedy wy będziecie wiedzieć, że wasza treść dociera do wszystkich i poczujecie się lekko jak w fotelu, bo scena dla Toastmastera jest jak dom. No i kiedy już kolektywnie to wszystko zbierzemy, co należy zacząć robić? Jeżeli cały głos opanujemy, to należy przestać mówić. Należy zacząć stosować pauzy. Mamy coś takiego, że nas pcha i gna. A pauza po pierwsze pozwoli nam, temu kto mówi, uporządkować, co wydarzy się potem. A tym, którzy słuchają, potrafi zrozumieć to, co usłyszeli. Pauza jest bardzo ważna. No i coś, co pokochałem od razu na spotkaniach Toastmaster, choć Toastmasterem mam przyjemność, niestety zmarnowałem kawał życia, być od niedawna, to nie wiem, jak u was w klubach, u nas się dzwoni na płynność mowy. Jeżeli mamy te pauzy, to myślcie na wdechu. Wszystkie dźwięki, które znacie doskonale, powstają tylko wtedy, kiedy myślicie na wydechu. A mówienie jest jak śpiewanie. Wokalista nie będzie stał i wydychał, bo nie zaśpiewa nowej frazy. Ale kiedy przygotujecie się, zbierając myśli, nabierzecie powietrza, wtedy pięknie zabrzmicie, wgryzając się w jabłko, przeskakując dźwiękiem, dostosowując emocje, bo będziecie się tego słuchać, będziecie słuchać sami siebie. No i postawa na końcu, która może wam nawet odebrać możliwość używania pauz. Garbienie się.
Czasami objaw tremy, czasami po prostu postawa, że się garbię. Co się dzieje? Zobaczcie, ja się teraz wyprostuję, jaka będzie różnica, kiedy zaczynam mówić. Nie naciskam nic innego, ale sobie odbieram aparat, tak jakbyśmy pół pudła rezonansowego zamknęli. Nie odbierajcie sobie szansy bycia wyraźnym. Głos to samo, jeżeli stoimy na jednej nodze. Zgniatacie przeponę. Nie zgniatajcie jej. To ona dodaje wam tak zwanej fachowej impostacji. I dzięki temu ci z tyłu nie będą spać tak jak w tej chwili. Widocznie stałem na jednej nodze. Żartuję. Ale jak się zerwała... Dobrze. Chyba już do 70 po te bilety dodatkowe. Wszystko to doda wam mocy nie z tej galaktyki. I pozwoli wam, łącząc postawy dostosowane do słuchaczy, emocje dostosowane do treści, treść wysłyszaną i przekazaną komuś, a nie do kogoś, i głos, o który zadbacie. Wszystko to stworzy pełnego mówcę i sprawi, że scena będzie jak wasz dom, bo scena dla Toastmastera jest jak dom. Niech moc będzie z wami. Dziękuję.